Czy styl można kupić? Czy da się stworzyć coś ładnego bez wydawania fortuny? Zaraz się przekonamy. Ale fajne balony. Będzie zabawa. Ups. Może trzeba spróbować inaczej. Myślałam, że się uda. A, już wiem, co zrobiłam źle. Włączamy i... Ale szybko. Że też wcześniej na to nie wpadłam. Tak. Tego dam tutaj, a tego tu. Teraz wezmę worek próżniowy. Ale ładne. Znów przyda mi się odkurzacz. Super. Muszę jeszcze pójść po kilka rzeczy. Przyda mi się ten karton. Co jest? To mój szczęśliwy dzień. Ej, gdzie ty się wybierasz z moim domem? Nogi. Weź te pieniądze, sorka. Stój, złodziejko domów. O, kasa. Jak coś, to mam tego więcej. Wytnę z kartonu kilka kształtów. Muszę być ostrożna, ale to będzie piękne. Gotowe. Tak. Ten kawałek idzie tu, a ten tu. Nie wygląda wygodnie, ale jeszcze nie skończyłam. Na górę idzie kapa, a na wierzch poduszki. Ach, dobrze jest odpocząć po ciężkim dniu. To już poranek. Ale mi się spać chce. O, zimna. Okej, jeszcze raz. To bolało. Dlaczego ta podłoga jest mokra? Muszę tu później posprzątać. Kocham tę piosenkę. Juhu! La 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 la. No nie. Co za okropny dzień. Hej, mamusiu. Czujesz, że to ci się przyda? Do czego? Czekaj, to całkiem dobry pomysł. Położę je na ziemi i złączę. Ale kolorowo. Fajnie to wygląda. Ostatni kawałek. Gotowe. Dobra robota. Hopsik. Ups, przepraszam. Nic się nie stało. Czyli mogę tu porzucać innymi rzeczami? Nie, nie możesz. Poczekaj chwilę, kochanie. O, jaka fajna alejka. Spójrz na to. Wezmę te światełka. Co? Podobają mi się. To też bierzemy, tato. To śmieci. Wata. Mamy śmieci w domu. I ten stojak. To chyba wszystko. Stojak kładziemy na płaskiej powierzchni. I malujemy. Równe pociągnięcia. Pomalowany stojak kładziemy na boku, żeby wysechł. Potem wycinamy otwór w butelce. I wkładamy lampki do środka. Butelkę zakładamy na stojak. Wieszamy koraliki i szklaną biżuterię dla ozdoby. Następnie nakładamy klej na butelkę. Teraz przyklejamy watę. Pokrywamy całą butelkę. Nie chcemy żadnych luk. Chmurkowa lampka nocna. Wow, tato! Jest świetna! Gdzie ją postawić? Nie ma dla niej miejsca. Nie płacz, wykorzystamy to pudełko. Naprawdę? Postawimy je tutaj. I jeszcze dwa, żeby było wyżej. Szafka nocna. Postaw lampkę. Dzięki, tato, to piękne.
jeszcze tylko parę detali. Odrobina zieleni. Kotek idzie tutaj. I dywanik. Bardzo uroczo. To już chyba wszystko. Wow! To ten sam pokój? Co za różnica? Jest świetny, tato! O, co za życie! Na pewno coś tu znajdę! O, mogę to wziąć? Pewnie, ale nie za darmo! Wow, $10! Częstuj się! Dzięki, panie Menelu! Chyba dobry interes! Na pewno się przyda! Najpierw malujemy! Tyle wystarczy! Ustawiamy na miejscu! Potrzebuję więcej! Brakuje tylko poduszki! Teraz można odetchnąć! Nieźle, nie? Nieważne! Wjeżdżamy, panowie! Przesyłka specjalna dla Sofii! Wow! Proszę siadać! Wow, ale wygodne! Au! Co to, drewno? Mam niski budżet! Będzie siniak! Ach, nie ma to jak, relaks! Ua, ała! Mówiłaś coś? Głęboki oddech, nic się nie stało. To tylko ból pleców. Wszystko okej? Mógłbyś mi chociaż pomóc wstać. Sorka. Ta podłoga, co za bałagan. Jak mogłeś? Wybacz. Moja gąbka. Ale jestem na ciebie zła. To nie moja wina. Dość tego. Nie, błagam. Masz tu posprzątać. Natychmiast. To nie fair. No dobra, to sprzątamy. Lepiej to wytrę. I do środka. Uwaga, kaczuszko. Widzimy się wieczorem, kwa, kwa. Mam pewien pomysł. Potrzebna mi będzie gąbka. Tak, ekstra. Weźcie dwie takie gąbki i potnijcie je na kawałki. Włóżcie mydło do miseczki i je roztopcie. Dodajcie barwnik spożywczy. Dobrze zamieszajcie. Okej. Włóżcie gąbeczki do foremki na babeczki. I zalejcie je mydlaną miksturą. Muszą być całe zakryte. Użyjcie różnych kolorów. Wystarczy tylko poczekać, aż mydło zastygnie. Udało się! Powieszę je tu. Teraz mydło będzie zawsze pod ręką. Lepiej, żeby tu było czysto. Hej, mamo! Nieźle. Patrz na to. Wow! Świetnie sprawdzą się w kąpieli. Ale z ciebie, kochane dziecko.